dzisiejszym odcinku z EU4 odwrócę los Azteków. W 1518 roku do wybrzeży Azteckiego Imperium przybył hiszpański statek. Rok później była to już hiszpańska flota pod dowództwem Ferdynanda Corteza, skuszona wizją azteckich złotych miast. 5 lat później Aztecki Imperium przestało całkowicie istnieć, a jego dawne terytoria znalazły się w całości pod wpływem Hiszpanów. Ja rozpocznę swoją przygodę Aztekami od 1444 roku i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zapobiec ich upadkowi. Zjednoczę wszystkie podzielone plemiona w jedno potężne imperium azteckie, zreformuję religię, zbuduję potężną armię, jak i gospodarkę, by przygotować się na przybyszów z Hiszpanii, Portugalii, Anglii czy też Francji. A jeśli zostawicie 1500 łapek pod tym filmem, to może również wyruszę w kolejnym odcinku, aby skolonizować Europę. Witam imperialisto, tutaj Lukas. Muszę przyznać, że nowe imperium azteckie to naprawdę krwawe imperium, bo mamy nawet taką nową specjalną mechanikę. Im więcej krwi przeleję moich wrogów, tym lepsze bonusy będą miały moje armie. Mogę też przelać krew moich własnych obywateli, ale to niekoniecznie im się spodoba. Naprawdę nie wiem czemu. Oddawanie krwi jest ponoć potrzebne. Drugą ważną mechaniką jest oczywiście reforma mojej religii, która w zasadzie obecnie jest bardzo podobna do tego, jak to działało wcześniej, tylko jest ogólnie łatwiej, a dlaczego to zobaczycie potem. Aztekowie posiadają obecnie gigantyczne drzewko misji podzielone na kilka części, przy czym ta ostatnia będzie mnie raczej obchodziła w kolejnym odcinku. Tak, kolonizacja Europy, dobrze widzicie. Chociaż skłamałem, bo tutaj mamy OSPE i wszystko, co powiązane z przybyciem Europejczyków, więc niekoniecznie. Aztekowie to zdecydowanie najpotężniejsza militarnie nacja w okolicy. Mają pod to idealne idee narodowe, dość wojowniczego władcę, a następca właśnie miał wypadek. Sam władca niestety nie jest już na początku generałem. No chyba, że skorzystacie z tej decyzji narodowej, to wtedy z Montezumy zrobicie naprawdę dobrego generała. Więc sami możecie zdecydować, czy chcecie, żeby jednak zginął wcześniej, czy też losować jakichś innych generałów. Mi się niestety zbyt dobry nie trafił. Jeżeli idzie o stany społeczne, Aztekowie zaczynają z dziwnym przywilejem potrójnego sojuszu, który ma odzwierciedlać to, że Aztecy tak naprawdę byli hegemonem w okolicy, a nie imperium, co daje nam bonusy do moich wasali. Przywileje, które tutaj rozdałem, no nie są do końca standardowe, bo na przykład zabrakło tańszych doradców. Aztekami przez pierwsze kilkanaście lat zależy nam na to, żeby nie mieć podwyższonych kosztów stabilności, ponieważ każda reforma będzie nam obniżała tą stabilność o 1 albo 2 punkty. Nie pamiętam. Wykonuję też misję na tańszego doradcę militarnego, zatrudniam dodatkowych doradców tańszych. Powołuję kompanię najemną, wojny zaczynamy praktycznie natychmiast. Zatrudnienie wszystkich doradców powoduje, że przestaję zarabiać, bo nasza ekonomia w tym momencie nie jest najlepsza, bo moje zyski złota są naprawdę niskie, mimo iż w okolicy mam go naprawdę dość sporo. Wynika to z tego, że jesteśmy nacją prymitywną, bo mamy niezreformowaną religię Nahuatla. Na szczęście od Stanów dostałem trochę lepszego dowódcę, chyba że jednak chcecie mieć Montezumę jako waszego dowódcę, który jest naprawdę przekoksany, tylko tak jakoś nie chciałbym, żeby on umarł zbyt wcześnie, ale jak to się mówi, bez ryzyka nie ma zabawy. 30 listopada wyznaczam pierwszych rywali. Poszukuję kraje, które nie mają za dużo sojuszników. Sojuszników raczej nie będę chciał mieć, a jeżeli wy byście ich potrzebowali, to radzę zawierać sojusze z krajami, które są od was jak najdalej, bo wszystkie w okolicy raczej będziecie wasalizowali lub podbijali. Dzięki powołaniu armii mogę wykonać tą misję, która da mi 10 punktów Army Tradition. Mogłem poczekać z rekrutowaniem generała. Z tego wydarzenia dowiadujemy się o pierwszym pięknym śnie naszego władcy, który chce stworzyć potężne imperium. Jak dobrze w tym momencie się z tym zgadzamy, dodatkowo dostaje następujące potężne bonusy. W Meksyku odpalam jeszcze edykt defensywny, raczej mi się przyda. 12 grudnia wruszam na pierwszą, dużą wojnę. Z Casus Belli Flower Wars. Bo dzięki niemu będę mógł tworzyć mezoamerykańskich trybutariuszy. Bardzo szybko rozbijam pierwsze armie moich przeciwników. A moich dyplomatów wysyłam do budowania siatki szpiegowskiej, zawsze będą szybciej padały fortece w okolicy. Udało mi się nawet doprowadzić do podziału wojsk mojego przeciwnika, które rozbijałem po kolei w bitwach. Bum, 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 rozbudowałem świątynię do trzeciego poziomu. Następnie Kolimę zacząłem oblegać, a pozostałą częścią mojego wojska ruszyłem, żeby niszczyć mniejsze armie moich przeciwników. Miałem Kolimę robić od razu moim trybutariuszem, ale obecnie toczy dość sporo wojen naraz, więc nie. Przynajmniej na tą chwilę. Za to kolejny kraj czynię moim wasalem, upokarzam i zdobywam o nich dość ciężką fortecę do podbicia. Co najważniejsze, z wasalami teraz trzeba poprawić jak najszybciej relacje, żeby byli po prostu lojalni, a negatywne relacje sporo to obniżają. Po złożeniu tysięcy ofiar na ołtarzach mogę też wykonać wreszcie pierwszy obrzęd, który obniży mi otrzymywaną agresywną ekspansję, jak i koszty przyłączania nowych prowincji. Uczynienie Kolimy moim trybutariuszem spowodowało, że mam trochę wojen więcej, ale to dobrze, bo to da mi 5 wasali.
po zajęciu i podbiciu Tlaxcali czynię ten kraj moim trybutariuszem. Dzięki temu będę miał więcej pieniędzy na promocję na Enebie, gigantyczna promocja 15% cashbacku, mnóstwo gier do kupienia, linki do oferty jak zwykle w opisie tego materiału. Polecam, Lukas. Mogłem wykonać tą misję, co niezmiernie mnie zaintrygowało, bo patrzcie, w wymaganiach jest, że te prowincje nie mają być moim trybutariuszem. Czyżby to był normalny wasal? Albo paradoks jak zwykle coś zjebał. Po zdobyciu 5 wasali mogę już przeprowadzić pierwszą reformę, ale nie róbcie tego. Każda reforma zwiększy mi poziom dumu, zagładę o 50 punktów, ale co ważniejsze zwiększy liberty desire moich wasali o 40%. I dodatkowo pojawi wam się potem zasada, że każdy wasal, który przekroczy 50%, uwolni się. Dlatego wcześniej chcemy jak najbardziej obniżyć ich dążenia niepodległościowe. Co udało mi się zrobić prawie do zerowego poziomu stosując różne mechaniki. Przeprowadzę pierwszą reformę i tutaj zdecydowanie chcę mieć reformę religijną, która zmniejsza koszty stabilności. Bo poleci stabilność w dół i dopiero w tym momencie gra informuje mnie o tym, że mam szansę stracić każdego wasala, który ma więcej niż 50 Liberty Desire. Tym razem zachowam wszystkich moich wasali, jak i trybutariuszy. A po pierwszej reformie mogę wykonać tą misję, która da mi tańszego doradcę, co w zasadzie od razu robię. Rozdałem teraz też przywilej Strong Duchess, bo powiem szczerze, zapomniałem o nim wcześniej. Następnie zaatakowałem mojego jedynego rywala. O upokorzenie. To są jego wasale i w zasadzie wszyscy są nielojalni. Toczenie bitew to jeden z najlepszych sposobów do obniżenia poziomu zagłady. Za każdy 1000 zabitych jednostek przeciwnika spada nam o 1 punkt. Zabiłem 11 tysięcy. O, straciłem tylko 1 punkt. Coś tutaj nie wyszło. Okej, tu jest lista tego, co mi zmniejsza dum. I dziwne, bo nadal tutaj jest wygrywanie bitew i potem okupacja prowincji. I tutaj sobie zrobię mały pokaz siły, żeby dostać po 100 punktów każdego rodzaju, bo tych punktów będę potrzebował mnóstwo. Wykorzystując krótki okres spokoju, rozpocząłem rozbudowę moich prowincji, aby wykonać tą misję, chociaż powiem szczerze, tutaj zastanawiałem się, czy nie poczekać z nią do okresu, kiedy reformuję moją religię. Muszę też przyznać, że jestem zdziwiony, jak szybko spadał poziom niezadowolenia moich wasali z tego powodu, że przeprowadziłem reformę. Poprosiłem też moich trybutariuszy o małą ofiarę, żeby obniżyć postęp zagłady. Była to o wiele skuteczniejsza metoda obniżenia duma niż proszenie o poświęcenie władcy waszego wasala, bo w tym wypadku zwiększacie niezadowolenie wszystkich waszych poddanych. Dzięki temu mogłem przeprowadzić kolejną reformę, która co prawda pozbawi mnie kilku moich wasali. Albo i nie. Miałem szczęście. W roku 59 rozpocząłem kolejną serię wojen, bo musiałem się pozbyć zagłady. Jednak chyba nie przewiduję problemów. I powiem wam szczerze, to jest bardzo dziwne, bo teraz z bitwy straciłem 12 punktów duma. Raz tracę, raz nie. Typowy paradoks. Jednak te wojny to było głównie obleganie, bo wojska przeciwnika poszły oblegać fortece moich trybutariuszy. Od tych krajów głównie żądałem ofiar, jak i opłat. I dzięki poświęceniu władcy zapoteków mogłem przeprowadzić kolejną reformę religijną. Tym razem jednak o dziwo straciłem większość moich wasali. Najlepsze jednak było to, że tak czy siak nie miałem z nimi okresu pokoju i mogłem ich zaatakować ponownie. Problemem były tylko zbyt dobre relacje. Naprawdę nie wiem, od czego to zależy. Zabiłem teraz 11 tysięcy i nie odzyskałem ani jednego punktu. Teraz 3 tysiące i straciłem. Ja naprawdę nie wiem, jak to teraz działa. Chociaż chyba się domyślam. To chyba muszą być wygrane bitwy na obcym terytorium. Najgorsze w tych wojnach było to, że kiedy ja wyczyściłem armię przeciwnika, od razu ktoś go atakował. Po ustanowieniu kolejnej sporej ilości wasali, mogłem wykonać misję dziel i rządź. W momencie, kiedy już zażądałem ostatniej ofiary i miałem wyzerowany dum, mogłem wreszcie po tajności przeprowadzić wszystkie technologie, które miałem zaległe. Tak, dum zwiększa koszty wprowadzania nowych technologii. Chociaż tu tego nie widać, bo mam go zero. Ale znalazłem moment, gdzie miałem go więcej i proszę, są koszty technologii i idei. W sumie jeszcze poczekam chwilę, żeby przeprowadzić kolejny poziom technologii, póki mój dum wynosi 0 i rośnie bardzo powoli. Co jakiś czas brałem tańsze pożyczki 1%, aby spłacić te 4%. Dzięki temu, mimo iż miałem zadłużenie, tak naprawdę nic za to nie płaciłem. I po przeprowadzeniu rozwoju technologicznego nadszedł czas na kolejne reformy, a w zasadzie ostatnie dwie. I znowu wasale mi się nie wypuścili. Dziwne to jest. Ale poprosiłem jeszcze raz moich trybutariuszy o poświęcenie swoich władców. Teraz rozpocząłem kolejną wojnę o upokorzenie, żeby zdobyć kolejne po 100 punktów każdego rodzaju. Znowu pokazałem swoją siłę, rozwinąłem technologię, chociaż jest o 8% droższa. W roku 70 przeprowadziłem ostatnią reformę, jak i straciłem większość państw poddańczych, co w zasadzie nie jest problemem.
Teraz nadszedł czas, żeby dalej polecieć tą ścieżką misji i zjednoczyć cały obszar Meksyku. Chyba. Przede mną teraz duża wojna, w której zdobędę większość tych państw. A w zasadzie to te państwa. I w sumie na tym etapie dość wysoki Doom jest dość nawet wskazany, ponieważ obniża na magiczną ekspansję o 62%. A nawet więcej, bo mam bardzo zapełnione ołtarze krwi. I w tym momencie to tylko i wyłącznie obleganie. Na szczęście mam dwóch dobrych dowódców w tym. Rozpocząłem też kolonizację pierwszej azteckiej ziemi, żeby połączyć się z pewną prowincją. Jako pierwsze rozwinięcie z ery zdecydowanie wybieram mniejszą agresywną ekspansję. Przyda się. Jedna wojna i naprawdę dość sporo podbiłem. Przed korowaniem wykonam jednak wcześniej tą misję, ponieważ daje ona roszczenia terytorialne do tej części, jak i konsoliduje development podbitych prowincji, bo potrzebuję rozwinąć stolicę do 20 poziomu, a następnie nawet 35. Skąd przychodzą ci wszyscy buntownicy? Cały czas jacyś kolejni nadchodzą. W tym momencie skupiłem się też na zarządzaniu administracyjnym, bo jednak tych punktów będę potrzebował dość sporo, aby zjednoczyć i podbić cały ten obszar. Plaga, ale na szczęście to jeszcze nie ta europejska. Ciężki wybór. Reformę czy stabilność? Chyba reform w ogóle nie zdobywam w tym momencie. Niestety z kolejnymi podbojami muszę czekać do 79 roku. Dosłownie z każdym innym krajem mam taki okres pokoju. Po chwili miałem już jeszcze lepszych wojowników, najlepszych ataków w murale. Ciekawe, tych trybutariuszy mogłem anektować. Ale w sumie jeszcze nie chciałem tego robić. W roku 81 niestety mój wspaniały władca zmarł. No i na jego miejsce wszedł Montezuma II. W międzyczasie rozwinąłem też kulturę wojowników, nic z tym dziwnego, bo wygrałem już 62 bitwy. Jak i niby zbudowałem sieć dróg w moim kraju. I z tego co widzę, to raczej kolejne misje z tego obszaru, to jednak trzeba z nimi poczekać na przybycie Europejczyków. To jest bardzo dużo misji na rozwój prowincji, a pamiętajcie, że jako nacje prymitywne mamy koszty rozwoju prowincji zwiększone o 50%. Kolejna wojna wyszła jakaś taka bardzo duża, ale podbije praktycznie wszystkie poazteckie prowincje. Przeciwnicy mają tylko dwukrotną przewagę liczebną. Na szczęście w stosunku do mnie są mocno zacofani technologicznie, bo ja mam już piątą technologię. Dzień dobry, przybyłem was wszystkich wyrżnąć. Co do nogi. Zająłem też już pierwszy kraj w tej wojnie, idzie mi na niezmiernie łatwo, ale to wszystko dzięki mojej przewadze technologicznej. Nawet większe armie nie stanowią wyzwania, chociaż straty mi zadali. Następnie uderzyłem na armię Zapoteków i ich wszystkich sojuszników w tym regionie. Moctezuma kolejny. Tak, to już ten moment, w którym zajmuję kilka stolic naraz, bo moi przeciwnicy i tak uciekają. Za granicę chyba. Kolejne rozwinięcie z ery, wezmę bonus do kolonii. W końcu i tak je zakładam. Podbijam Zapoteków, a dzięki temu, że ta nacja znikła, zdobyłem wszystkich ich wasali. O, wasali, nie trybutariuszy. Tak, dyplomaci wreszcie znowu do czegoś mi się przydadzą. Udało się napuścić moich przeciwników na siebie. No i teraz dwie rebelie walczą ze sobą, a ja będę walczył ze zwycięzcą. Prosta strategia. Po tych podbojach mogę kulturę Haustyk za darmo zrobić akceptowalną, jak i stworzyć nowe centrum handlu tutaj. O, a co to jest to? Tego tu nie było wcześniej. To chyba teraz wiem, jak działa ten przywilej, bo wcześniej nie wiedziałem, o co w tym chodzi. Ups. Po moich podbojach wszyscy moi wasale będą teraz mocno lojalniejsi. Ale widzę, że to drzewko misji mocno pracuje, jeżeli idzie właśnie o mezoamerykańskich trybutariuszy. Szkoda tylko, że mam jednego. No ale tak wyszło. Swoją drogą ci trybutariusze działają prawie jak normalni wasale, więc będą lepsi dla mnie. Bo dodatkowe punkty od trybutariuszy byłyby bardzo przydatne. Ale nie ustawiałem w moich wojnach, tutaj musiałem pobić jak najszybciej całą północ dla siebie. Te dalsze kraje to już w zasadzie tylko podbijam. Po tych wojnach stać mi nawet na zbudowanie mojego pierwszego budynku, a w zasadzie świątyni w Meksyku. Rozwinąłem w międzyczasie też wreszcie piątą technologię administracyjną, co spowodowało, że mogłem wybrać odpowiednie idee dla mojego kraju i tutaj szczerze mówiąc raczej zagram standardowo, wybiorę idee eksploracyjne. Dzięki nim łatwiej powinienem się dostać do Ameryki Południowej, jak i do plemion w Ameryce Północnej. Chociaż bardzo mocno zastanawiałem się nad dwoma alternatywnymi buildami tutaj, administracyjne i influence ideas oraz ewentualnie innowacyjne jakościowe idee. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie wy zazwyczaj wybieracie idee na start Aztekami. Widziałem w poprzednim odcinku z Czechami, gdzie was o to pytałem, że bardzo wiele osób gra bardzo podobnie do mnie. I w zasadzie dzięki temu, że Aztecy mają już tańsze idee na samym początku, co prawie nie rozpocząłem jeszcze złotej ery, co możliwe, że byłoby nawet wskazane, udało mi się od razu rozwinąć 3 poziomy idei eksploracyjnych. Więc lećmy z kolonizacją dalej. Pojawili się też Hiszpanie jako pierwsi. No niedobrze. Dlatego przyspieszyłem trochę moje wojny i zacząłem wypowiadać je większej ilości nacji. Ale muszę przyznać, że bardzo fajnie się gra teraz z Aztekami przez to, że mają tych wasali, ponieważ wystawiają dość spore armie, które biorą udział w wojnie. Pierwsze podboje wśród bajów otworzyły mi właśnie front w tamtym miejscu. Tak, pierwsze 3 prowincje podbiłem dosłownie. A dzięki temu będę miał jeszcze lojalniejszych wasali.
W sumie to mi się jeszcze nigdy nie udało, żeby Aztekami bez zmiany religii na animizm mieć siódmą technologię militarną. Z tym jednak poczekam, nie spieszy mi się, będę kapował te punkty. Myślę, że też od razu po tej wojnie przystąpię do kolejnej. Tak, zdecydowanie teraz w tych wojnach najgorsze jest to, że muszę oblegać każdą fortecę trójkową. Jest to bardzo powolne. Kilka lat później przełamałem wreszcie obronę tych fortec. I na moje nieszczęście reformacja w Europie wybuchła w tym momencie bardzo szybko. Zastanawiam się tylko, skąd ja o tym wiem. Nieważne, buduję teraz trzy pierwsze okręty, Kogi. W 1506 roku w zasadzie cały Meksyk został mi podporządkowany. Trochę długo, ale szczerze mówiąc nie spieszyłem się z tym, bo chciałem wyfarmić sporo punktów Monarchy Points poprzez atakowanie moich rywali wcześniej. I w zasadzie teraz rozpocząłem proces integrowania moich wasali. Raczej nie będą mi już potrzebni. Abdykowałem też mojego władcę, a to dlatego, że mam tutaj misję, która polepszy mi statystyki mojego obecnego władcy o 2 punkty militarne i raczej to było warte zrobienia. I mogłem wreszcie wykonać też misję na zjednoczenie całego mojego regionu. Trochę żałuję, że nie udało mi się tego zrobić jako Montezuma I, bo zaszłoby pewne specjalne wydarzenie. I powiem szczerze, gdybym wiedział, że to daje takie bonusy do końca gry Aztekom, to bym się spieszył. Zmieniła się nazwa mojego kraju, w zasadzie Imperium. Teraz był taki etap, który był najnudniejszy, ponieważ musiałem tylko czekać na przybycie Europejczyków. Wraz z ustanowieniem nowej nacji Aztlanu pojawiła mi się nowa opcja zasiedlania nieskolonizowanych prowincji. Niestety potrzebuję do niej 75 punktów Government Reform Progress, no a w tym momencie mam 0. Przyszłość Sojuszu Azteckiego! I powiem szczerze, gdyby mi się udało jako Montezuma podbić cały ten obszar, mieć ten ukryty modyfikator na silniejszych wasali, to jednak zachowałbym ten sojusz, ponieważ byłby całkiem niezły. Jednak nie udało mi się to, dlatego pozbędę się tego przywileju. Z punktu ekonomicznego skupiam się teraz na obniżaniu autonomii, przewidywaniu i tłumieniu buntów wszędzie, żeby separatyzm jak najszybciej mi spadał we wszystkich moich prowincjach. Będę też kolonizował kolejne prowincje w kierunku Ameryki Południowej, przy czym zostawiam ten fragment do kolonizacji dla Europejczyków. Rozbudowałem moją stolicę do dosłownie bycia miastem ze złota. I dosłownie, po splądrowaniu całej okolicy, Meksyk ma 45 punktów rozwoju. Niesamowicie dobra prowincja. I nie ukrywam, intryguje mnie ta misja. Czy ona da się ją tak samo eksploitować jak misję podobną wcześniej na Czechach? Bo nie widzę tutaj limitu. Naprawdę żałuję, że nie miałem więcej tych mezoamerykańskich trybutariuszy. Po pierwsze, zauważyłem, że dostaliśmy specjalny przywilej, który daje mi jeszcze dodatkowe punkty militarne od tego trybutariusza. Po drugie, mogę integrować tego trybutariusza niezależnie od jego poparcia dla mnie. Tuż przed erą reformacji rozpocząłem aztecką złotą erę, chociaż nie wiem, czy będzie dla mnie przydatna, bo wciąż kolonizatorów ani widu, ani słychu. O, odkryłem nowych sąsiadów na północy. Czas powitać ich po aztecku. No i nowe przyjaźnie zaciągnięte. No dobra, znalazłem Hiszpanów na Kubie i szczerze mówiąc od razu nawiedzimy tą kolonię hiszpańską. To prowadzi do tego, że mogę wykonać misję wykroczenia poza znane, co trochę wzmocni moje armię. Co ciekawe, armie hiszpańskie są gorsze od moich i raczej nie będę miał z nimi problemu. Dosłownie wyrżnąłem wszystkich przybyszy. Jednak błędy zostały popełnione, bo zapomniałem, że wojna kwiatów wymaga ode mnie zdobycia stolicy. A jej tutaj nie ma. Na moje szczęście zdobyłem 11%, niszcząc po kolei armie desantujące się na moje terytorium, dlatego mogłem zdobyć kilka prowincji od tej kolonii hiszpańskiej. Pozostało mi już tylko okorować te prowincje, aby po 3 latach móc reformować moją religię od Hiszpanów, co pozwoliło mi adoptować wszystkie instytucje oraz nadrobić dość mocno technologię, chyba. W pierwszej kolejności nadrobiłem technologię dyplomatyczną, bo dzięki niej mogę teraz dostać bonus za szpiegowanie kolonii. A tutaj technologia jest 10 poziomu, kiedy ja mam jej 7 poziom. Zobaczcie, 7% ze Spy Networku. Aby ostatecznie być nawet z technologią do przodu, co jest niesamowite. Jako kolejne idee dla Azteków wybieram religijne oraz ilościowe. Co najlepsze, moja nacja poznała w tym momencie wartość złota, dzięki czemu zarabiam bardzo dużo. Mogę wystawić 72 tysiące armii, co powoduje, że i tak nie mam żadnego równego sobie rywala w okolicy. No i do tego w tym momencie moje armie są totalnie nowoczesne, chociaż jeszcze to nie jest najlepszy rodzaj mojego wojska, bo gdzieś tutaj są misje na jego ulepszenie. Najlepsze jest to, że udało mi się przekonwertować całą moją nację bez żadnych chorób, które by mi wybuchły. Wynika to chyba z tego, że nie miałem żadnej kolonii hiszpańskiej, portugalskiej, angielskiej, czy jakkolwiek mówiąc europejskiej w regionie Meksyku, tylko na Kubie. Dzięki czemu mogę pójść dalej właśnie z misją, o którą mi chodziło, żeby ukarania wszystkich najeźdźców. I nie ukrywam, jest tu kilka ciekawych opcji.
na przykład siła misjonarzy do końca gry, czy też więcej manpowera w prowincjach z azteską kulturą, ale co ważniejsze, możemy przyjąć najsilniejszy typ jednostek, High American. I szczerze mówiąc, my wykorzystamy je, żeby najechać Europę. Oh my god, jakie potężne te jednostki! Przecież to jest lepsze od husarii! Wystarczy spojrzeć na azteską piechotę. Praktycznie do końca gry europejska piechota nie ma szans z aztecką. W sumie to z amerykańską. Szkoda, że Aztecy na przykład nie dostali jakiejś doktryny morskiej najazdu na Europę. Chyba, że gdzieś tu jest. A w tym odcinku w Victorii 3 możecie zobaczyć, jak tworzę potężne super Niemcy. Co łatwym zadaniem o dziwo nie jest, ponieważ jest to połączenie trzech czynników: ekonomii, potężnej armii, jak i działań dyplomatycznych. Dziękuję też wszystkim moim wspierającym za wasze wsparcie. Mam nadzieję, że uda mi się od sierpnia zacząć dla was rzucać dodatkowy content, jak i wrócić do normalnych streamów. Zapisy save z tej kampanii, jak i wszystkich poprzednich, jak zwykle na Discordzie. Jeśli macie jakieś pytania, też na niego zapraszam.